Dobry wieczór Państwu mm -hmm. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Znowu się ten internet trochę tu usiadł. E, witam Państwa na kolejnej 37 już KHT. Zgodnie z obietnicą i trochę takim kokieteryjnym pytaniem dzisiaj powiem, e, zrobię taki odcinek teoretyczny. Powiem, proszę Państwa, jak moim zdaniem, podkreślam moim zdaniem, nie trzeba się z tym zgadzać, powinien wyglądać teoretyczny kontrwywiad w teoretycznym państwie. Zacznijmy od, najpierw od tego, że ja co prawda pracowałem i w wywiadzie, i w kontrwywiadzie. W wywiadzie nawet dłużej niż w kontrwywiadzie, ale po Roku 90. również w wywiadzie wykonywałem bardziej kontrwywiadowcze zadania, bardziej zbliżone do kontrwywiadu niż wywiadowcze, chociaż będąc w Anglii, no będąc w Anglii, tak umówiliśmy się z drugim moim kolegą, że ja będę głównie łącznikował kontrwywiad i łącznikowałem kontrwywiad i razem z nimi, już z pozycji wywiadu, robiłem również takie sprawy czysto kontrwywiadowcze. Zacznę od tego, że już to mówiłem wielokrotnie i powiem raz jeszcze: ja mówię o tajnych służbach tylko dwóch tajnych służbach wywiad i kontrwywiad. Uważam, że w, naszym, że w naszym teoretycznym kraju, ze względu na jego położenie, historię i wszystkie uwarunkowania, kontrwywiad powinien być służbą największą, najbardziej dofinansowaną, najbardziej sprawną właśnie kontrwywiad. Wywiad, nie chcę się zajmować wywiadem, więc ja nie będę tu mówił o wywiadzie. Powiem tylko krótko, że nie interesuje mnie, czy to będzie wywiad wojskowy czy cywilny. Wywiad powinien być bardzo punktowy, bardzo dobrze sterowany i to jest droga zabawka, więc wszystkie środki powinny być porządnie wydane. Natomiast jeśli chodzi o kontrwywiad, w moim modelu ten kontrwywiad jest poza wojskiem. Ograniczam wszystkie kontrwywiady wojskowe czy kontrwywiady jednostek sił poszczególnych sił zbrojnych do terenu armii. Tylko i wyłącznie do terenu, do terenu wojska, do terenu MON. Jeżeli sprawa wychodzi na zewnątrz lub jest sprawa szpiegowska, trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych, trzeba by to przekazać już kontrwywiadowi temu właściwemu. Marzy mi się instytucja, która będzie instytucją, Podległą, bardzo ściśle podlegającą jednej tylko osobie. To znaczy, w systemie partyjnym, no premierowi, według niektórych konstytucji naszego teoretycznego kraju, premier jest, ma władzę wykonawczą. Ja bym, co prawda, wolał, żeby to był prezydent, ale trzeba by zmienić konstytucję. Prezydent, dlatego że nawet jeśli jest desygnowany przez partię, to na ogół wybierany jest w wyborach powszechnych również przez zwolenników innych partii. Ale tu trzeba byłoby zmienić konstytucję. Jeśli premierowi, to premier miałby prawo do mianowania tylko jednego, jedynego człowieka szefa. Wiem, że to już było, to jest trochę podobne, ale to jest w miarę słuszne. I mniej więcej jest tak, jak na Zachodzie utworzone są stanowiska: permanent undersecretary czy permanent secretary of state, czyli stały podsekretarz, on stały sekretarz stanu, to gwarantuje ciągłość. To gwarantuje po prostu ciągłość władzy. Zmienia się tylko czapka, ta główna czapka. Zresztą taki szef polityk zgodnie zresztą z teorią, którą mi przekazali pracownicy kod wywiadu brytyjskiego, bardzo często on się zmienia, więc lepiej niech on nie wie o wielu rzeczach. No ale nieważne. Tak to jest. Mniej więcej taki szef był jedynie łącznikiem ze światem polityki, ale to łącznikiem takim no po, prostu był, nie mu, po prostu byłby, wyłącznie by łącznikował daną służbę z, ze światem polityki. Oczywiście jest to pewne marzenie, bo jak wiadomo politycy znają się na wszystkim najlepiej i na lubią się we wszystko wtrącać, a tu trzeba by wytworzyć pewne mechanizmy zabraniające im tego. Oczywiście rozważałem jeszcze komisję sejmową, podległość komisji sejmowej, ale jest to jednak nierealne ze względu na zmiany, na zmiany posłów, ze względu na wybory co 4 lata, więc tak się na ogół dzieje wszędzie na świecie. No cóż, zacznijmy od podstawowej rzeczy. W naszym teoretycznym kraju, nasza struktura, naszego teoretycznego kontrwywiadu. I tutaj jedna uwaga. Proszę Państwa, ja wiem, co jest tajne, co nie jest tajne. Ja przedstawię Państwu strukturę. Ale nie przedstawię Państwu nas poszczególnych wydziałów i tematyki, którymi te wydziały się miałyby zajmować, ponieważ to właśnie jest tajne. Tajne struktura ogólna można to przeczytać na stronach wielu służb specjalnych, tak. Niektóre zadania tak, oczywiście, ogólne, wiadomo, łapanie szpiegów i tak dalej, ale cała reszta. Jest, proszę Państwa, tajna również tematyka i obiekty, którymi dany, dana służba się zajmuje, w tym wypadku nasz kontrwywiad. Proszę mi wierzyć, ja tutaj mam jedną tylko kartkę papieru z, tą, z tym wszystkim, co sobie napisałem. Natomiast mam to rozpisane dokładnie na rolę łącznie z, ze składami i zadaniami poszczególnych wydziałów, które sobie tak wymyśliłem. Może kiedyś tam się da ten temat jakąś książkę, science fiction, jak ja powiedziałem operational fiction bardziej. No niech będzie. Zacznijmy od... Od góry. No właściwie nie, nie od góry. Generalnie to są dwa biura. Dwa duże biura. Jedno biuro, które nazywam operacyjne. Biuro to podzielone jest na regiony, gry operacyjne, ma wydziały również poza regionalnymi, ma wydziały tematyczne. Tematyczne i konkretne wydziały do robienia spraw na konkretnym kierunku. Ponieważ uważam, że podział na analityków i oficerów operacyjnych jest sztuczny, i zawsze twierdziłem, że każdy dobry oficer operacyjny musi być także dobrym analitykiem. Bez tego nie da się, proszę Państwa, prowadzić pracy analitycznej. Rozumiem jednak, że są, je musi być ktoś, kto będzie zbierał informacje i przesyłał gdzieś na górze, do jakiejś tam. Hmm, Zespołu analizującego, czy gdzieś na górę do szefa, czy w ogóle będzie je koordynował te informacje. W związku z czym uważam, że nie ma co tworzyć pionu analitycznego. On jest w moim systemie, ale zupełnie inaczej ustanowiony i do czego innego to w każdym z tych wydziałów musi być zespół analityczny, w zależności od tego, jak rozbudowany będzie wydział, więc albo zespół, albo jedna osoba, która będzie wykonywała w imię wydziału, w ramach wydziału pracy analitycznej. Biuro operacyjne będzie w sobie zawierać m.in. takie wydziały. Powiedziałam, nie wymienię wszystkich, ale niektóre wymienię, bo to są tak. Wydział N. Wydział N, robocza nazwa, jest to wydział informacji, wydział... Przede wszystkim etatów i obsługi oficerów na etatach niejawnych. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że marzy mi się również w tym teoretycznym kraju ustawa podobna do ustawy brytyjskiej, która nakazuje głównym podmiotom wrażliwym ze względu na bezpieczeństwo i ochronę państwa zatrudnianie kogoś z kontrwywiadu. Również kontrwywiad musi wyjść na zewnątrz, wyjść z budynku. no będę uważam, że bardzo bardzo by było, żeby zmienił kontrwywiad ten budynek, bardzo znany w moim teoretycznym kraju. Zmienił nazwę ulicy i stworzył sobie gdzieś nową siedzibę. Nie na peryfer, jak wystarczy w centrum, ale żeby przynajmniej już nie było to związane z tą teoretyczną ulicą teorety mojego teoretycznego kraju. I taki Wydział N zajmowałby się tymi osobami. Ja wiem, że tutaj będzie zaraz zastrzeżenie, że przecież wydziały mogą delegować i tak dalej nie, to musi być w jednym miejscu, dlatego że wydziały mogą dawać poszczególne zadania i czerpać z tych oficerów, to w zależności od tematyki danego wydziału, ale ktoś musi to koordynować. Bo obsługa wydziału. obsługa etatów niejawnych to jest prawie, że obsługa agenturalna. Tak trzeba to. Musi być tajność, muszą być spotkania, musi być cała ta otoczka spotkań, musi być dbanie o legalizację, reagowanie na pewne sprawy zupełnie nieoperacyjne, które pojawiają się w czasie przykryć, tego typu rzeczy. Więc taki wydział byłby w biurze operacyjnym. Następny wydział to byłby wydział legalizacji działań operacyjnych. To jest bardzo ważny wydział. On niestety bywa na ogół w technice, a to jest, a to jest bzdura, dlatego że Uważam, że Wydział Legalizacji Działań Operacyjnych, a więc dokumenty legalizacyjne różnego rodzaju, budowanie legend dla oficerów działających pod jakimś tym, pomoc im w pewnych rzeczach, powinno być w Biurze Operacyjnym, powinno być połączone bezpośrednio z pracą operacyjną. Wydział Rozpoznania Zagrożenia Terroryzmem. Terrorem. Żadni antyterroryści, proszę Państwa. W moim kontrwywiadzie, nie ma żadnych uzbrojonych ludzi. Są wyspecjalizowane, wyszkolone jednostki, e, znaczy uzbrojonych po zęby, bo broń może mieć każdy oczywiście. E, wyspecjalizowane jednostki wojskowe i pamięć. E, zakończyło się jeszcze raz. Oczywiście wiadomo, że kontakty będą bardzo bliskie, ale do kontaktów jakoś doj... łatwo dojść, proszę Państwa. No to o kontaktach jeszcze zresztą powiem. Ponieważ to będzie kontrwywiad poza wojskiem, musi być wydział wojskowy. Wydział wojskowy, oczywiście to nazwy, dajmy sobie spokój z nazwą, nazwy mogą być różne. Chodzi o to, żeby w wypadku zaistnienia sprawy szpiegowskiej, ujawnionej przez coś, co jest kontrwywiadem wojskowym, żeby był ktoś, żeby był wydział, który się tego typu sprawami zajmie. Oni będą musieli współpracować z poszczególnymi kontrwywiadami, czy tam wywiadami rodzajów broni, czy z żandarmerią, jak nie wiem, jak się będzie nazywała, jak się może nazywać taka tego typu służba. Tak musi być, proszę Państwa, dlatego, że osądzenie szpiega może być osądzeniem, tak jak w Stanach Zjednoczonych, przed sądami, prawda? Jest prokurator, jest sąd i to się dzieje poza wojskiem. Nawet CIA musiało zawiadomić FBI o Amesie, mimo swoich podejrzeń, o, zawiadomiło z opóźnieniem, za co zresztą zapłacili posadami niektórzy szefowie CIA. Tak jest. Po to robimy ten kontrwywiad, żeby ten kontrwywiad był rzeczywiście odłapania szpiegów. I następny. To jest coś, co ja nazywałem Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego, czyli ochrona przed penetracją obcych służb. To jest po prostu wydział kontrolowy, wydział, którym nie lubię nazywać policja w policji, nie o to chodzi. Ale jak wiadomo, poza zmiennymi celami wywiadu, wywiadów obcych i obcych służb, obce celem będzie zawsze nasza rodzima służba. W tym wypadku kontrwywiad. Musi więc istnieć wydział, który będzie zajmował się działaniami kontrwywiadowczymi, czyli ochroną kontrwywiadowczą. Powtarzam, kontrwywiadowczą ochroną własnej służby. To się wiąże również z wettingiem oficerów, ze sprawdzaniem różnych innych ludzi itd. itd. I to byłby pion operacyjny. Oczywiście ja tu wymieniłem tylko kilka wydziałów, bo ja tu sam, jak opracowywałem, to mam wydziałów i zespołów, całą masę, którą by można było złożyć. Ale o tym nie będę mówił, bo musiał zdradzić m.in. niektóre tematy, którym uważam, że konrwywiad powinien zająć. Następne biuro to jest Biuro Kontrwywiadowczej Charakterystyki Teren. I to jest, proszę Państwa, pion operacyjno-analityczny. Tak, operacyjno-analityczny. Dlaczego kontrwywiadowczej charakterystyki terenu? Niektórzy teraz mówią tak z amerykańska i krytyczna infrastruktura kraju. Ja uważam, że krytyczna infrastruktura kraju jest pojęciem dużo węższym, ponieważ kontrwywiadowcza charakterystyka terenu obejmuje, obejmuje również zjawiska, nie tylko budynki, nie tylko obiekty, ale i zjawiska. Tutaj umieściłem coś w rodzaju polskiego NSA, bo to jest pewna działalność operacyjna bierna. Ona jest bierna, proszę Państwa, ona nie jest operacyjna, ona, jest, ona po prostu zależy od sprzętu, jest działalnością generalnie opierającą się na sprzęcie, czyli na technice operacyjnej. A więc wszelkiego rodzaju monitorowanie ataków, monitorowanie sieci rządowych, zabezpieczanie przed atakami, ochrona tego kontrwywiadowcza przede wszystkim. I to i telekomunikacja, i utrzymywanie gotowości na wypadek W, bo po to jest oczywiście kontrwywiad. Także infrastruktura krytyczna mieści się w tym. Wydziały w tym biurze podzielone by były również na regionalnie, ponieważ kontrwywiadowcza charakterystyka terenu jest czymś w rodzaju takich puzli. Mały obiekt, większy obiekt, mniejszy, mniejszy obiekt w większym, dokłada się obok obiekty sąsiadujące i w końcu ktoś to angażuje ktoś to w końcu składa w całość i tworzy wobec te, i tworzy, i w, jest to bardzo ważne biuro ponieważ na tej podstawie tworzone byłyby e, na przykład plany rozmieszczenia siły i środków czy też zadania dla poszczególnych wydziałów poszczególnych, poszczególnych biura operacyjnego czy poszczególnych regionów one mogą być różne, one nie są stałe, bo stałe zadanie to mamy w ustawie ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, ale te zadania może być, mogą być różne. Bo na przykład w jednym ośrodku trzeba będzie na przykład chronić, zwrócić uwagę na A, a w innym ośrodku na C, a natomiast tam nie występuje. I od tego jest właśnie to biuro. To jest ta charakterysty biuro wywiadowczej charakterystyki terenu, które wydawałoby raz na rok raport, oczywiście raport dwustopniowy, tajny. Czy ściśle tajny dla rządu i osób przeznaczonych produktem, natomiast byłaby część jawna, która by, którą by, z którą byliby zawiadomieni, zapoznani ludzie. W różny sposób można to zrobić, proszę mi wierzyć. Można to zrobić. Jeżeli wiemy,. Gdzie jest zagrożenie, będziemy potrafili się bronić. I tu dochodzimy do następnego wydziału, równie ważnego, właśnie w biurze KHT. Nazwałem to Wydział Kontaktów z Obywatelami. To jest właśnie konwiat obywatelski. Nie może istnieć konwywiad ograniczony do około 2000 osób. Na przykład, o no nie wiem ile tam będzie, no to ja nie patrzę na etaty w tej chwili, do 2000 osób o zaopatrzonych w legitymację, zamkniętych w jakimś pomieszczeniu. Kontrwywiad, który nie wyjdzie na zewnątrz, do społeczeństwa, i nie pomoże społeczeństwu, i nie będzie reagował na, na różne sygnały społeczeństwa, dobrowolne sygnały społeczeństwa, nie będzie w stanie działać, nie będzie sprawdzał. W ramach tego wydziału będzie również edukacja społeczeństwa. Ja przypominam, że w 1936 czy 1937 roku 1900 oczywiście Polski kontrwywiad przed wojną napisał podręcznik, jawny podręcznik kontrwywiadowczy dla leśników. Podpisał go podpułkownik, już nie pamiętam nazwiska, tu jeden z moich znajomych mi to przesłał, więc pewnie w komentarzu może powie na ten temat coś podręcznik dla kontrwywiadowczy dla leśników, proszę Państwa. Mnie się marzy, żeby taki, taki rzeczywiście podręcznik kontrwywiadowczy powstał dla różnych grup społecznych w zależność, zwracający uwagę na zagrożenia, które ich spotykają, proszę Państwa. To jest bardzo ważne. No dobrze, już, już coś komentuję. Już się komuś coś nie podoba. No trudno, niech się nie podoba. I dlatego właśnie umieściłem tutaj coś takiego. Oczywiście oni będą zajmować się stroną internetową i tą stroną informacyjną i tu będą elementy ochrony krytycznej infrastruktury kraju, czyli kontrwywiadowczej charakterystyki terenu, zwracające uwagę na określone na niektóre określone potwierdzone rzeczy, na przykład. Na przykład na różnego rodzaju powstające środowiska, które kochają naszego przeciwnika. Na przykład, dlaczego nie? FBI potrafi ostrzegać swoich obywateli przed niektórymi firmami, uznając je oczywiście po badaniu, że są to firmy sterowane przez obcy wywiad. A dlaczego my tego nie możemy? To nie ma nic tajnego. Wiele, wielokrotnie się spotkałem, że ludzie chcą po prostu zgłaszają różne rzeczy, bo, ale nie mają komu zgłosić. Chcą zgłosić. Zgłaszają do mnie na PRIF, bo nie mają komu, bo się boją, bo jak pójdą gdzieś do jakiejś istniejącej służby, to wtedy się okazuje, że różne rzeczy się z nimi nie dzieją. W biurze KHT będzie również wydział opiniowania. Dlaczego? Chodzi o tak zwane karty stałego pobytu, dopuszczenia do tajemnicy i będzie miał opinię decydującą, ale nie będzie podejmował decyzji. Nie może być tak, że jakakolwiek służba specjalna, tajna, będzie podawana do sądu. Nie może wydawać decyzji administracyjnych. W przypadku. W przypadku dopuszczeń do tajemnicy, zgodnie z takich, jakich, jakie mamy, oczywiście to wymaga zmiany ustawowej, oczywiście, kontrwywiad pisze po prostu, czy coś ma, czy czegoś nie ma. Po prostu dokonuje badania operacyjnego tego wszystkiego, ale decyzji nie podejmuje i to nie na piśmie. Nie, nie, nie ogranicza się to tylko do sprawdzania ankiety w sensie taką, że sprawdzi ankietę, włoży na tego i uważa, że sprawdził. Nie. Będzie rzeczywiście, oficerowie pracujący będą rozliczani z czynności, które wykonują, zgodnie z tym, zgodnie z, z sprawdzeniowych, z informacji, które są w tej ankiecie. Mają z tego napisać raport. I to jest wszystko. I podjąć decyzję. Natomiast decyzję nie wiem, kto będzie podejmował. Niech się powstanie jakaś, nie wiem, MSW, cokolwiek, ale ktoś, kogo można podać do sądu. do trudno ciągać kontrwywiad po sądach za to, że na przykład wydał negatywną opinię, prawda? A u nas niestety tak jest. Obecnie. W moim teoretycznym kraju niestety jest tak, że jedna z instytucji, służba, która uważa się za służbę specjalną, może spędzać cały czas, cały czas w sądach, bo można zaskarżyć jej decyzję administracyjne, bo je wydaje, a nie może wydać. Oczywiście tu trzeba będzie wciągnąć również do współpracy z kontrwywiadem, ale to do tego jeszcze dojdę przy innym wydziale. No i oczywiście w tym biurze KHT konieczne będzie archiwum i rejestracje. No, archiwum jest bardzo ważne oczywiście, więc skoro to ma być pełny informacyjny, pełny pion analityczno-operacyjny. Dlaczego analityczno-operacyjny jeszcze? Dlatego, że głównie będzie ten zespół pracował na informacjach, na cudzych informacjach, ale również oficerowie tego wydziału, tego biura musieliby się ruszyć w teren, bo każdy by z nich opiekował się konkretnym elementem KHT, elementami KHT. W zależności od ustawienia wydziałów, jakie tam będą. Ja Powtórzę raz jeszcze, ja mam to rozpisane, ale tego już nie będę mówił. Więc oficerowie musieli, ruszy będą wykonywać i pracę operacyjną, ale z przewagą pracy generalnie analityczno-informacyjnej. Szczególnie te osoby, które będą siedzieć w internecie i szukać zagrożeń przez internet. Tak to wygląda. No i trzecie biuro to jest bardzo proste Biuro Techniki Operacyjnej z obserwacją, przy czym technika operacyjna nie opierająca się tylko i wyłącznie na cudzych rozwiązaniach, czy na kupnie, kupy sprzętu, ale również opracowująca własne rozwiązania, czyli też będzie potrzebować na przykład konkretnych, konkretnej pomocy, konkretnych naukowców. Proszę bardzo, dlaczego nie? To jest kontrwywiad. Przecież. I z tych biur merytorycznych dochodzimy teraz do samej góry, czyli roboczej nazwy. Nazwę to gabinet szefa, bo wszyscy zrozumieją. Więc wiadomo, jest szef. Ale jest dwóch zastępców, którzy są operacyjni. Czyli zastępca do, rządzący Biurem do Spraw Operacyjnych i Biurem Techniki Operacyjnej oraz zastępca rządzący biurem KHT. W szefie, w gabinecie szefa będzie wydział kadr właściwych, ale to jest tylko kilka osób. Tylko kilka osób. Proszę Państwa, żyjemy w XXI wieku. W dobie komputeryzacji bardzo łatwo się tutaj, bardzo łatwo to zrobić. Tu nie musi być ogromny wydział. To mogą być również pracownicy cywilni, chociaż w kadrach się tak zastanawiam, czy tylko pracownicy cywilni. Raczej, raczej jednak powinni to być funkcjonariusze, ale przed emeryturą po prostu. Tacy, którzy już są wypaleni, bądź zresztą to jest do rozwiązania w inny zupełnie sposób. Wydział, którego w Polsce nie ma, Wydział Civic Street. To jest wydział, do którego na rok przed planowaną emeryturą, zaraz dojdziemy do, jak będę mówił o ścieżkach kariery, dojdziemy do tego dlaczego. Na rok, na przykład rok, półtora przed planowaną emeryturą, trafia oficer, który na tą emeryturę odchodzi, bądź taki, który chce odejść na pewien czas. Zadaniem tego wydziału jest zacieranie śladów po oficerze. Bardzo ważne to jest w rezultacie zacieranie śladów, czyli po prostu ktoś, kto pracuje operacyjnie wiele lat, wie dobrze, że jest, jak ciężko się potem zalegendować, a nie zawsze i nie wszyscy chcą się ujawnić, że pracowali tu i tu. A więc ten wydział ma mu pomóc w przejściu do cywila. Być może nawet załatwić jakąś robotę, jak będzie w tym cywilu. Co w tym momencie będzie po pierwsze zagospodarowaniem oficera, no, ktoś tu widzę, bardzo zły jest, że to już mówię, trudno. Ktoś, kto jest bardzo, ktoś, kto może być przydatny jeszcze później dla służby, i to się właśnie wszystko wiąże z prewencją i ochroną kodów wiadowczą kraju. Tak powinno być. Wydział naboru i szkoleń. I tu jest najciekawsze i to jest to, że to powinni być emeryci bądź ludzie przed emeryturą. Również, którzy będą chcieli w tym pracować, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby nabór do służby prowadzili ludzie do świeżo przyjęci, a tak jest, którzy nie potrafią, którzy nie znają tej służby. Muszą znać tą służbę. Tak samo szkolenia powinni prowadzić tylko ci, którzy rzeczywiście pracowali, a nie znają to teoretycznie z filmów i tak dalej. Ja spotkałem się z filmami, że uczą ci, z którymi nie można nic zrobić, bo do niczego się nie nadają, albo ci, którzy rozdawali ołówki. Zresztą w moim kontrwywiadzie nie będzie rozdawaczy ołówków. Wydział audytu. I to jest też jedna rzecz. Chodzi o audyt, czyli ponieważ, jak wiadomo, oficerowie służb nigdzie na świecie nie mogą należeć do związków zawodowych, ich prawnik nie broni. Z ustaw musi zniknąć paragraf dla dobra służby, bo nie istnieje coś takiego jak dobro służby, istnieje tylko dobro kraju, któremu się służy, a w ustawie jest dla dobra służby, można człowieka wyrzucić w sposób tajny dla dobra służby. Ja tego nie rozumiem, bo jak się nie nadaje, to trzeba go wyrzucić. Jak ukradł, trzeba go ukarać. Więc nie rozumiem w ogóle tego pojęcia. Bardzo proste. I Wydział Audytu będzie służył tym. Właśnie wszystkim pracownikom rozpatrywał skargi zarówno kierownictwa na pracowników, jak i pracowników na kierownictwa. Tylko czy Wydział Audytu ma być rozbudowany? Nie. Ja to szumnie nazywam Wydział Audytu, bo to wystarczy jedna praktycznie osoba, która będzie audytorem podległym szefowi, ale merytorycznie jako audyt równolegle premierowi. Tak, proszę Państwa, równolegle premierowi. Można wyznaczyć w każdym z wydziałów merytorycznych osobę odpowiedzialną za audyt, podległą merytorycznie szefowi audytu kontrwywiadu. Tylko i wyłącznie. Mertę podległym w sprawach audytu, oczywiście, i tak jest w niektórych organizacjach, proszę Państwa. Tak jest. Jest równoległa linia, gdzie pracownicy mogą złożyć skargi, te wszystkie różne rzeczy mogą, bo pracownik może się czuć niedowartościowany, może czuć się ukaranym niesłusznie, może czuć się, że nie awansował. Jak trzeba, i tak dalej, jest pomijany, czy jest wręcz, no jakby to powiedzieć, mobbing, następuje mobbing w stosunku do niego, może tak być. Więc musi mieć gdzie się zwrócić. W tej chwili nie ma gdzie. Tak naprawdę nie ma gdzie. Więc taka osoba, taki wydział na tak wysoko umocowany musi istnieć, żeby to miało sens. I są takie rzeczy w organizacjach, w różnych organizacjach na świecie księgowość księgowość zwykła, normalna księgowość, którą mogą prowadzić pracownicy cywilni, cywile oczywiście po odpowiednim sprawdzeniu cywile nie rozbudowane biura finansowe z jakimiś takimi to w dobieg XXI wieku zrobią dwie trzy osoby wystarczy, wystarczy. następnie zespół logistyki zespół logistyki w dobie outsourcingu, proszę Państwa, i w dobie właśnie komputerowych, po co robić biuro logistyczne do dostarczania pióra, pió, ołówków, piór i różnych innych rzeczy? Wystarczy scedować to na sekretariaty i na wydziały. Niech one same sobie to robią. Oczywiście firmy outsourcingowe muszą być sprawdzone więc pod względem konwiadowczym, więc będą sprawdzone. Nie muszą zresztą wchodzić do środka, po prostu się będą kupować. Ci ludzie, wystarczy dać im pieniądze. W związku z czym ten zespół logistyki składający się z dwóch, trzech cywilów, tak jak to jest w jednej bardzo potężnej organizacji, będzie po prostu tylko i wyłącznie administrował rzeczami, bądź też tam, gdzie oficerowie nie mogą się ujawnić, załatwiał zamówienie. Po prostu. Czy brał na siebie zamówienia publiczne. W ten sposób. W ten sposób. Nie potrzeba całego biura. No i to, co właściwie powinienem jeszcze zacząć, bo to jest bardzo ważny wydział, Wydział Współpracy Służb. Składając się z dwóch części. Pierwsza część. Uważam, że każda polska służba policyjna, policyjna czy inne służby specjalne, tak jak wywiady, powinny mieć oficjalnego łącznika w kąt wywiadzie, który by załatwiał sprawy bezpośrednio na związane z połączeniem działalności służb. Policja, CBA, różne tam. Z straż agencie wszystko jedno powinna być każda służba powinna mieć w tym teoretycznym korwiadzie swojego łącznika oficjalnego łącznika przeznaczonego tylko do łącznikowania ze służbą w ten sposób w tym wydziale byliby jeszcze łącznicy w tym wydziale byliby jeszcze łącznicy z znaczy nie tyle łącznicy tylko zespół obsługujący służby obce Czyli służby partnerskie, czy inne służby, z którymi można czasami nawiązywać, czy trzeba nawiązać kontakt. Oczywiście z partnerami jest to różnie. Z partnerami to jest konieczne, ale chodzi o służby przeciwne, które w niektórych momentach mogą chcieć i nawiązać, mogą nawiązać kontakt, i żeby nie wyszła taka sprawa, jak wyszła ostatnio w Polsce, prawda? To musi to być usystematyzowane. Oczywiście ten wydział. Działa tylko i wyłącznie na zlecenie szefów, a szef działa na zlecenie premiera, więc bez zgody premiera nie można nawiązać kontaktu z żadną służbą, która nie jest uznana za służbę partnerską. To musi być zapisane w ustawie. Jeśli jakaś służba przeciwna, bo na przykład ścigamy wszyscy tych terrorystów, nawiąże, będzie chciała nawiązać kontakt, premier za zgodą premiera, za wiedzą premiera, za wiadomością premiera są ludzie, którzy będą ich rozpoznawać. I to w odpowiednich miejscach, w odpowiedni, przy zastosowaniu odpowiedniej techniki i odpowiednich procedur. Proste. Proste. Będą i tylko w zakresie tej sprawy. Żadnych, przepraszam, pozostałych rzeczy. Jest jeszcze jeden wydział w biurze KHT, o którym wcześniej nie powiedziałem, ponieważ muszę go dłużej wytłumaczyć. Tak zwany Wydział Obsługi ERKI. RK to jest ta stara ustawa, ona chyba powstała w 1953-1954 roku, która daje przywileje i która określa osoby w państwie. Kto jest na liście r Tego nie wiem, bo to bywa tajne, ale tam naprawdę są posłowie, niektórzy ministrowie, czy ministrowie i w ogóle. Tu trzeba ustalić w tym wydziale właśnie, żeby ci ludzie byli obsługiwani przez ten wydział, czyli zabezpieczani kontrwywiadowczo. Nie monitorowani, nie rozpracowywani, ale żeby poseł Wiedział, że jest jakiś wydział w kontrwywiadzie, w którym jeśli on ma jakieś kontakty, które mu się nie podobają, żeby wiedział gdzie pójść. Chodzą od razu do szefa. Szef się na ogół na niczym nie zna. Przepraszam szefów, ale naprawdę są to ludzie z zewnątrz i nie znają się na pracy operacyjnej. Z drugiej zaś strony, jeśli w tym wydziale zostanie zauważone, że jakiś facet, czy ktoś z kontrwywiadu zauważy, z którekolwiek wydziału w kontrwywiadu zauważy, że jakiś jest podejrzany ruch wobec jakiegoś posła, czy jakiegoś polityka znanego, czy kogoś właśnie będącego na RC, wówczas poprzez ten wydział powiadomi o podejrzeniach. Powiadomi o podejrzeniach. W ten sposób ochroni się, ochroni się kontrwiadowczo polityków i kadrę rządzącą Polską. Bo przepraszam, moim teoretycznym krajem, no już wiadomo się rybułów jutro mnie zamkną. Tak powinno moim zdaniem być. I wszyscy powinni, to powinno być jasne. Ustawie zapisane, jasne i w ogóle spokój. Nie ma tu nic podejrzanego, to są po prostu normalne procedury, które są. To ten wetting powinien przejść każdy, kto zajmuje stanowiska i powinien chcieć go przejść. Proszę Państwa, bo jeśli nic nie ma do ukrycia, no to wiadomo, że każdy chce przejść, ten, że ten wetting można przejść. Ja będąc pracownikiem przegodziłem wielokrotnie tego typu rzeczy. Nie sprawiało to na mnie żadnego wrażenia. Nie obrażałem się o to, bo ja rozumiem służbę. A w wypadku oficera sprawdzanie jest ogromne. Sprawdzenie jest również i rodziny, i to do, hy, do bardzo mocno. I tego się nikt nie. I, I z tym się trzeba pogodzić, jeśli się idzie tam do pracy, czy jeśli się chce osiągnąć jedno stanowisko, wrażliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Dotyczy to również sektora przemysłowego, który w jakiś sposób jest uzależniony od państwa, czyli spółek Skarbu Państwa u nas, czy jakichś tam innych rzeczy. I to by był ten właśnie Wydział R. I teraz zaczynamy tak. Zaczynamy rzeczą serdą. Ludzie. Skąd brać ludzi? Proszę Państwa, przede wszystkim wszystko zależy od potrzeb operacyjnych i od KHT, od, od danego rozkładu zagrożeń. Bo jak to wygląda? Jeśli się okaże, że potrzebujemy trzech hydraulików, szukamy hydraulików. Jeżeli będziemy potrzebować trzech geologów, szukamy trzech geologów. Nie może być tak, że przyjmujemy wszystkich, a damy go gdzie się da. Oficery, osoba przyjmowana do służby musi wiedzieć, gdzie trafi, jak zostanie przyjęta, jaką ma ścieżkę kariery. I nie ma przechodzenia pomiędzy wydziałami. Bo ja znam przypadki, w których ktoś, świetnie znający język niemiecki, nie było co z nim zrobić, to tego dali na, na Rosję, a on w ogóle nie znał rosyjskiego ani tego terenu. Oczywiście potrzebujemy ludzi związanych w wydziały tematyczne, czy wydziały zagadnieniowe, czy wydziały regionalne, będą potrzebować ludzi o określonych umiejętnościach, zgłaszają do tych naboru i do, do szkoleń. I tworzony jest prawdziwy nabór. Nie to, że szukamy na siłę etatów, bo musimy przyjąć 100 osób. Przyjmujemy tylko tych, których nam potrzeba. Tylko tych kandydatów badamy, tych kandydatów szkolimy. I tu dochodzimy do szkoleń, bo uważam, że szkolenia winny być związane róż z pracą, powinny być wieloetapowe, poza szkoleniem wstępnym, takim bardziej bezpieczeństwa, powinno być szkolenie już specyficznie dopasowane, nie wszyscy wszystko, tylko dopasowane do tego, czym dany człowiek będzie się zajmował. Oczywiście pewne ogólne rzeczy też muszą być, ale jeśli ktoś będzie się zajmował na przykład monitorowaniem, no nie wiem czego, no monitorowaniem gór, to trzeba go wykształcić, nawet go nauczyć chodzić po górach, żeby tam poszedł, bo co to za facet, monitorowy, który monitoruje góry, a który ma lęk wysokości, prawda? Do tego się dopasowuje ludzi. Tak się robi. Łącznie z badaniami psychologicznymi, tylko uwaga, Badania psychologiczne powinny być prowadzone przez psychologów, którzy pracowali operacyjnie, tak jak w bosacie. Nie może być tak, że psycholog przychodzący dopiero i świeżutko po studiach, chłopczyk bądź dziewczynka ma w tej chwili ma uprawnienia Boga, bo ona jest w stanie skasować kogoś, bądź nie skasować. Ona musi wiedzieć. Oni muszą wyznać tą pracę. Muszą wiedzieć, jaki jest stres. Jak wygląda. Dlatego ci psycholodzy powinni przejść przez wiele z tych wydziałów, proszę Państwa. Przez wiele z tych wydziałów, popracować z ludźmi, posiedzieć, zrobić to i dopiero wtedy mogą badać i przyjmować ludzi. To samo dotyczy tych, którzy będą mówić na wariografię. To oczywiście wszystko będzie psycholodzy i wariograf byłby raczej w wydziale zabezpieczenie operacyjnego, czyli ochroną przed penetracją obcych służb. Dlaczego? Dlatego, że tam będzie dopas operacyjny. Wariograf rutynowy przejdzie prawie każdy, proszę Państwa. Szkolony, nieszkolony. Osobiście radzę się napić, wypić litr coli, cztery kawy przed, na godzinę przed wariografem i wariograf oszaleje, ja i dopasuje się, wszystko zrobię, ewentualnie brać o nie widzę problemu. Oczywiście on się kłamie nawet w tym momencie i może być, ale wariograf ukierunkowany. Dopasowany do każdego przypadku jest nie do przejścia, proszę Państwa. Naprawdę jest nie do przejścia. Ale o tym podyskutujemy sobie kiedy indziej. Jak Państwo widzą, nie ma tutaj jednej rzeczy, która jest w naszych służbach. Nie ma tu w ogóle spadku po komunizmie, żadnej atmosfery. To jest zupełnie inna jakość w tym momencie. Nie ma, proszę Państwa, śledczego. Nie ma to jest. To jest spadek po SB niesamowity. Wszędzie te wydziały śledcze. Nie, proszę Państwa, nie może być w kontrwywiadzie wydziału śledczego, bo kontrwywiad nie będzie występował przed sądem i nie będzie sam prowadził śledztw we własnych sprawach. Można w prokuraturze generalnej stworzyć grupę prokuratorów dedykowanych do pracy z kontrwywiadem. Tak, ten prokurator będzie zawiadamiany że jest jakaś taka sprawa i prokurator będzie mówił, o co mu jeszcze chodzi, i on, tylko że ten prokurator będzie musiał wówczas występować przed sądem, proszę Państwa. Nie to, że on to zleci komuś, tylko sam będzie musiał tej sprawy bronić przed sądem, ale w systemie sądownictwa, w prokuratorze generalnym. Nie może być tak, że kontrwywiad będzie kogoś zamykał. Tu jest bardzo dobry system angielski, gdzie kontrwywiad nikogo nie zamyka. Od tego jest policja. Tylko umundurowany funkcjonariusz. W związku z czym, jeśli dojdzie do zatrzymania szpiega, czy osoby podejrzane o szpiegostwo, robi to w Wydział Policyjny. Ja nie mówię o tajnych zdjęciach i o pewnych i o tego typu rzeczy, bo to, to jest zupełnie co innego, proszę Państwa. Ale mówię o całkowicie legalnym zatrzymaniu za szpiegostwo. Robi to policja. Umundurowana policja zgodnie z kodeksem postępowania karnego, z procedurami i tak dalej, ale nigdy kontrwywiad. Również przy przeszukaniach związanych z prowadzeniem sprawy już później może być obecny oficer kontrwywiadu na legalizacyjnym nazwisku, ale nie musi. Wszyscy wiemy, co szukać, prawda? Na tej zasadzie. On może uczestniczyć jako obserwator. To już jest kwestia pewnego rodzaju pragmatyki służbowej czy instrukcji operacyjnej, którą należałoby do tego dopisać. W sumie mam też taką instrukcję, jak to wygląda i tak dalej. I tak dalej. Yy, wszystkie te biura mogą prowadzić własne źródła. Mogą prowadzić źródła w zakresie działania biur czy wydziału. Bo do KHT również będą potrzebne źródła, mogą być bardzo oficjalne. Oprócz tego muszą być jeszcze pewne kontakty oficjalne, na przykład. Nie ma co w ustawie zakazywać, bo skoro wystarczy, jeżeli człowiek skąd wywiadu pójdzie do jakiegoś szefa i powie, że jest skąd jest, jest to to, do tego to potrzebne i ten szef to da. To zrobi, bo ma taki obowiązek. Ponieważ jemu mu też zależy na bezpieczeństwie państwa, i ja się zdziwią ludzie, skąd wywiadują, jak nagle będą ich cenić. Również ci szefowie, po prostu. Ja mówię, o, ja mówię o normalnej praktyce, natomiast o tajnych źródłach, dajmy sobie na razie spokój, tajne źródła są konieczne i będą potrzebne i zawsze będą. Więc każde z tych biur w zakresie może prowadzić. Również technika operacyjna, dlatego że technika chcąc robić badania będzie musiała potrzebować różnego rodzaju rzeczy, konsultantów i tak dalej. Więc to na tej zasadzie będzie obsługiwać to wszystko. I teraz idźmy do. To jest centrala, ale centrala będą również coś w rodzaju. Przewidziałam coś w rodzaju delegatur. Przy czym. Nie powiem Państwu gdzie i jak, ponieważ uważam, że rozmieszczenie delegatur będzie zależeć właśnie od tego, co określi KHT. Czyli na przykład w miejscowości A w centrum, gdzie nie ma żadnego zagrożenia, jest tylko nuda, nie jest potrzebne. Natomiast w miejscowości B, gdzie są same zagrożenia, jest potrzebne. Przy czym miejscowość B wcale nie musi być największą miejscowością. Delegatury podzielę na dwa rodzaje: na jawne i tajne, bo myśmy zapomnieli o różnych ekspozyturach, które powinny być utajnione. Ekspozytory przykryciowe, będące w niektórych miejscach szczególnie wrażliwych, konwywiadowczo. Yy, przykładowo, granica. Oczywiście delegatury w, mniej więcej równomiernie, równomiernie pokrywające granice, ale. W niektórych miejscach winny być wzmacniane ekspozyturą. Prawda? Tak to wygląda. Tak to, proszę Państwa, wygląda, i tak powinno to, tak, tak to uważam. Jeszcze raz powtórzę: ja mam rozpisane całą tą strukturę łącznie z tymi szczegółami, których nie chcę tu wyjaśniać, ale ja taki konwariat, proszę Państwa, widzę. Zupełnie nowoczesny, działający moim zdaniem w XXI wieku. Oczywiście nie muszą się Państwo z tym zgadzać, możecie uważać, że wale bzdury, ale trudno. Yy, tak, tak mi się wydaje. Yy, czemu ma służyć to szkolenie? Bo ja się chyba nie nadaję. To nie jest szkolenie, to jest po prostu audycja, proszę pana. Jak pan się nie daje, to trudno. Ktoś mi napisał wariograf niezapowiedziany. Zgadza się, ale to wariografy rutynowe zgodnie z ustawą się wymaga robienia co pewien lat, na przykład po powrocie z placówki i tak dalej. W wypadku konrwiadu mógłby to być wariograf niezapowiedziany. Ja tutaj niektóre, na niektóre pytania, które zauważę, bo Facebook jest wolny, postaram się Państwu coś odpowiedzieć, ale nie widzę. Ale nie widzę. Ochrona wizerunków oficerów. Też oczywiście, proszę Państwa, nie będziemy już rozmawiać tutaj o szczegółach, ponieważ wszystko się dzieje, wszystko w tej strukturze jest. Jakbym powiedział Państwu, jak wygląda, moim zdaniem powinna wyglądać struktura biura operacyjnego, zobaczylibyście, że wiele takich rzeczy, o których my wszyscy dyskutujemy, jest tutaj wprowadzone. Oczywiście zaraz ktoś powie, że sobie gadam jakieś bzdury, że to państwo policyjne i tak dalej, ale nie, proszę Państwa, ja dokładnie przestudiowałem struktury kontrwywiadowcze wielu krajów i proszę mi wierzyć, i to jeszcze nie jest najściślejsze. Są takie, które są bardzo ścisłe, proszę Państwa. Dobrze, zrobiłem tę audycję. Mam nadzieję, że jutro mnie rano nie przyjdą o szóstej, Nie wywalą mi drzwi jednych, drugich, trzecich, ponieważ do mnie to już to trzeba i furtkę wywalać, to na podwórko, i drzwi do klatki, i wejść na piechotę na trzecie piętro, bo windy nie ma, i też wywalić drzwi. No trudno, no, nawywalają się chłopaki trochę tych drzwi. Dobrze. Dobranoc państwu, mam jeszcze prośbę jedną, proszę państwa, powstrzymajcie się z komentarzami pod tym, bo szkoda czasu. Ja i tak ten film ściągnę i przerzucę na YouTube potem. Ok? To wtedy proszę już komentować i znęcać się nade mną, jak tylko chcecie. Dziękuję państwu. Dobranoc.